Witamy ponownie z Łowicza, tym razem jest z nami Adam Ciesielski, czyli Green, jeden z bardziej znanych raperów w Polsce, pochodzący z naszego regionu, pochodzi z Brzezin, prawda? Tak, pochodzę z Brzezin i dla wszystkich oglądających Hattrick TV. Czyli mamy naszego reprezentanta. Pytałem właśnie przed wejściem na antenę, znaność chyba jest nasza telewizja, tak oglądałeś kiedyś jakieś nasze relacje? Coś mi mignęło, w każdym razie, żeby nie być ignorantem, powiem, że na pewno nazwa mi się przewinęła gdzieś, natomiast oglądam bardzo dużo niezależnych filmów związanych z piłką na YouTubie i tak dalej, więc na pewno się na was natknąłem. Jest to stuprocentowa sytuacja, ponieważ nazwa nie jest mi obca. No cóż, czujemy się w tym momencie rewelacyjnie oczywiście. Słuchaj, pochodzisz z Brzezin, czy kibicuje Startowi Brzeziny? Tak po prostu zapytam cię. Bez ogródek? Myślę, że tak. Na pewno jakiś w futbolu w ogóle nierozłącznym elementem jest pewien lokalny patriotyzm. W związku z tym każdy, kto gdzieś tam wspiera takie właśnie niezależne drużyny z małych miast, to z nich pochodzi. No i automatycznie ja, pochodząc z Brzezin, wspieram Start Brzeziny. Zresztą grałem w Starcie w juniorach swojego czasu. Był taki epizod, natomiast no, kariery piłkarskiej nie zrobiłem i byłem daleki od tego, ale oczywiście jako każdy młody zawodnik aspirowałem. Natomiast oczywiście byłem gdzieś tam w juniorach. Rzeczywiście w Starcie, tak. No i na mecze też chodziłem, także tam śledzę. Obecnie jesteś już zdecydowanie seniorem. Tak, zresztą jak ja, powiedz... Old boyem już prawie. Powiedz mi, zdarza ci się czasem właśnie wybrać na jakiś mecz taki lokalny, lokalnej drużyny, nie wiem, z kolegami, czy po prostu samemu nawet przyjrzeć, jak grają zawodnicy, nie wiem, w czwartej lidze, piątej w okręgówce. Zdarzało ci się kiedyś w ogóle, czy nie? Zdarzało mi się, tak jak mówię, no głównie Start Brzeziny, natomiast też jest sytuacja tego rodzaju, że ogólnie... Porwała mnie, że tak powiem, kariera sportowa B-klasy w zeszłym roku i to było gdzieś mniej więcej koło września, października. Miałem taki epizod z drużyną, która nazywała się Podstaniec Dobra. Trenowałem z nimi, ale okazało się, że po prostu jakby jestem zbyt słaby, żeby w ogóle zaistnieć i trener nie wyrobił mi karty zawodnika, ale trenowałem z nimi, że tak powiem, jak równy z równym i starałem się gdzieś tam wyrównywać ten poziom. No natomiast trochę mi brakuje rzeczywiście, no ale tutaj na turniejach nadrabiam, także mam nadzieję, że... Green, słuchaj, to niewiele brakowało, a zagralibyśmy przeciwko sobie, bo ja gram właśnie w tej samej grupie B-klasy, w drużynie akurat Husaria z Głów, także mało brakowało, bylibyśmy rywalami na murawie. A grasz czy grzejesz ławę? Troszeczkę ostatnio więcej na tej ławce, prawda? Było chłodno, ktoś musiał ją ogrzać, prawda? Więc... Jak ty grzałeś ławę, to ja grzałem trybuny, więc myślę, że mimo wszystko nie tak mało brakowało, nie? Dokładnie. Trochę więcej, no ale... Dobrze powiedziane. Mam nadzieję, że jednak podejmiesz znowu to wyzwanie i gdzieś tam w której drużynie zagrasz, bo myślę, że jest taka szansa. Są drużyny, które potrzebują też zawodników, więc... Ale też poza anteną porozmawiamy. Miałem nadzieję, że Powstaniec Dobra jest taką drużyną, która rzeczywiście, słyszałem takie plotki, że nie domaga, jeżeli chodzi o ilość trenujących, ilość zawodników, którzy stawiają się na mecze i w tym upatrywałem swoje szanse. Natomiast no, wyszło jak wyszło. Z moim pojawieniem się w drużynie nagle okazało się, że po prostu drużyna ma 40 zawodnikową kadrę. W związku z tym jakby kadra była na tyle szeroka, że dla mnie miejsce się nie znalazło. Ale będę próbował nadal. Tak. Typowa właśnie sytuacja w B-klasie, czyli 40 zawodników, a na meczu 12, prawda? Ale w takich sytuacjach musisz się od razu do nas zgłaszać. My mamy tutaj informacje z pierwszej ręki zawsze, gdzie potrzeba kogo, także na pewno się tutaj jakoś porozumiemy w tej sprawie. Słuchaj, teraz wracając do tego turnieju, w którym dzisiaj bierzesz udział. Co takiego jest w turnieju Gwiazdy na Gwiazdkę, że wielu z uczestników tej imprezy, tak samo jak ty zresztą, wraca tutaj co roku, by wziąć udział w kolejnej edycji tego turnieju? Czym on się charakteryzuje, ten turniej, i dlaczego tak ci się podoba? Słuchaj, przede wszystkim wydaje mi się, że klimat, bo mimo wszystko, że jest to w pewien sposób impreza medialna, bo jednak jesteście wy, jest dużo zainteresowanych samym turniejem mediów i dziennikarzy. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, że mimo tego, tej samej medialności i zainteresowania, nadal jest to impreza, mimo wszystko uważam, kameralna, bo również jeździłem na inne imprezy, na przykład Kuby Błaszczykowskiego, gdzie jednak jest to na dużo większą skalę zorganizowane. Natomiast tutaj ta kameralność i ten mikroklimat sprawia, że po prostu wszyscy tak naprawdę z pierwszą edycją staliśmy się swoimi przyjaciółmi, co roku się tu spotykamy i chociaż nie widzimy się cały rok, to po tym roku spotykamy się tutaj i wiadomo, że jest to już tradycją. No a przede wszystkim jakby no pierwsza podstawowa rzecz jest to, że no przyświeca nam szczytny cel zawsze, więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze i zbieranie pieniędzy na dzieciaki to przy okazji realizując jakoś tam swoją pasję poza muzyczną w moim przypadku, to rzeczywiście jest fajna okazja, żeby przyjechać, pograć w piłkę i się pokazać i pomóc przede wszystkim komuś. Green, jesteś raperem, znasz wielu polskich raperów, należysz do tej czołówki. Powiedz, kto według ciebie jest najlepszym polskim piłkarzem wśród raperów?
Czy należy do czołówki, to bym polemizował, ale wiadomo, że będę się starał gdzieś tam wrócić niedługo. Natomiast kto jest najlepszym piłkarzem wśród raperów? Poczekaj, niech pomyślę. Niech to najlepiej rymuje, tylko kto najlepiej kopie herata w gałę? Na pewno najlepszym bramkarzem jest Eldo. Jakby widziałem w akcji kilku zawodników, kilku raperów, którzy gdzieś tam próbowali swoich sił na bramce. No Eldoka jest po prostu nieprzejednany. Natomiast kto jest... Bramkarza mamy, dalej prawa obrona. Nie no, żartowałem. Ciężko by było. Natomiast myślę, że wiesz, że jest... Jest kilka tych osób. No, słyszałem, że Kuba Knap dobrze gra. Teraz w KTS weszło, na pewno sobie tam gdzieś tam pogrywa. Słyszałem, że bardzo dobrze gra Bilon z Hembru. Też doszły mi takie informacje. Natomiast zapraszaliśmy go już 2 razy na turnieje, ale nigdy akurat termin mu nie pasował, w związku z tym nie dograliśmy się. Ale mam nadzieję, że kiedyś wykorzystamy tą szansę. Przypominam sobie, Wigor ze składu Morwua, takiego oldschoolowego składu z Warszawy. Bardzo dobry, twardy zawodnik. I to są ci, o których się wypowiem, bo po prostu widziałem ich w akcji. Natomiast reszta wiem, że też Kubak nam wiem, że Kłebo gdzieś tam gra, właśnie w KTS weszło, jego hype'em Krzychu, więc na pewno gdzieś tam wszyscy. Raperzy lubią sobie rzucać wyzwania, także drodzy panowie wymienieni tutaj, a zapraszani na gwiazdę, na gwiazdkę, potraktujcie to jako wyzwanie od Greena na kolejny rok. Zapraszam serdecznie wszystkich, zapraszam oczywiście, przyjeżdżajcie, nie? Ostatnie pytanie, kto według ciebie wygra dzisiejszy turniej tegoroczny? Raperzy i przyjaciele. Oczywiście życzymy powodzenia, no i do zobaczenia następnym razem. Bardzo. Dzięki, pozdrawiam Hatryk TV, trzymajcie się, hej.